Raz. Witam was, kochani. Nazywam się Damian i chcę wam powiedzieć proste przesłanie. Chcę wam powiedzieć Ewangelię. Kochani, Słowo Boże mówi, że każdy człowiek zgrzeszył. Że nie ma ani jednego sprawiedliwego. Każdy zgrzeszył. Tak mówi Biblia. Tak mówi Biblia i ja wyczytałem, że ja jestem grzesznikiem. Że za moje grzechy ja idę do piekła. To jest proste. Ale wiecie co? W 2015 roku jako grzesznik ja przyszedłem do Boga. Spokutowałem z mojego starego życia. I oddałem swoje życie Jezusowi. Uwierzyłem w to, że jest jedynym Zbawicielem. Jedynym pośrednikiem do Boga Ojca. Kochani, tak jak powiedziałem na początku, każdy człowiek zgrzeszył. Ale chcę wam powiedzieć, że Bóg tak umiłował każdego z was, że zesłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby wziął każdą karę i każdy grzech, w którym żyjesz, na siebie. 2000 lat temu On umarł na krzyżu Golgoty za ciebie. Ale po trzech dniach zmartwychwstał. Bóg wzbudził go z martwych. I ten sam Bóg chce ciebie dziś ożywić przez swojego świętego ducha. On chce cię wypełnić prawdziwie Duchem Świętym. Tak wypełnił mnie. Zostałem wypełniony Duchem Świętym. Zostałem pojednany z Bogiem. Święta krew Jezusa oczyściła mnie z całego grzechu. Dziś jestem pewny zbawienia. Dziś ja chcę, abyś ty dziś, usłyszawszy te słowa, słowa prawdy, miał pewność zbawienia. A stanie się to wtedy, gdy ty dziś osobiście przez decyzję, przez deklarację twojego serca, że tak, wierzę w słowa prawdy, wierzę w Ewangelię i ja osobiście przyjmuję tą Bożą prawdę, że Jezus Chrystus żyje, że Jezus Chrystus umarł szczególnie za mnie. Że On zmartwychwstał i dziś oddaje Mu swoje życie. To jest proste przesłanie. To jest proste przesłanie dla każdego z was. Ewangelia jest życiem dla tego, kto uwierzy. Uwierz dziś w Ewangelię. Uwierz w to, co się dokonało. Ja byłem osobą uzależnioną od narkotyków, od wiele innych rzeczy, ale w momencie, kiedy oddałem życie Jezusowi, narodziłem się na nowo. To moja stara natura została przybita do krzyża. Została przybita do krzyża. Dziś jestem wolnym człowiekiem. Jestem oczyszczony. Miałem pustkę w sercu. Dziś ta pustka została wypełniona. Całkowicie. Nie muszę ją zastąpiać czymś innym. Jakimiś podróbkami. To, co ja mówię, jest prawdą. To jest prawda. Jezus powiedział, ja jestem droga, ja jestem prawa, ja jestem żywot. Jeżeli chcesz iść do nieba, musisz narodzić się na nowo, a wejdziesz tam tylko przez Jezusa Chrystusa, Boga żywego. Kochani, zbawienie jest z łaski, nie z uczynków. Nie z uczynków. Ja tak dawniej myślałem i ja tak żyłem. Ale sam dobrze w środku wiedziałem, że to mnie przygniata. I wiem dobrze, że to was również przygniata. Że nosicie balast na plecach. Ale dziś możesz to zrzucić na Jezusa. On chce dziś się z tobą spotkać. On się dziś chce z tobą spotkać prawdziwie. I przemienić ciebie od środka, za twoją zgodą. On nie wejdzie ci z butami. Tak nie działa Bóg. On chce dziś twojej decyzji. Że ja przyznaję się do błędu, czyli do grzechu. Że właśnie ten grzech oddziela mnie od Boga. Bo grzech oddziela człowieka od Boga. A jeżeli się dziś do tego przyznasz, to spadnie.
to runie, to zostanie oczyszczone i prawdziwie doświadczysz potężnej mocy, doświadczysz łaski, która jest za darmo, koledzy, przyjaciele, to jest za darmo. Wystarczy, że wyciągniesz to i chcesz, zapragniesz tego. Jeżeli nie wiesz, co to jest nowonarodzenie, o czym ja mówię, to tutaj podejdź, bo jesteśmy dla was. Jesteśmy dla was. Nowonarodzenie jest dla was. I Jezus jest dla was. Zbawienie jest dla was. Ale sami nie wiecie, co to jest. Dziś stani i zastanów się, gdzie ja pójdę po śmierci. Gdzie ja pójdę po śmierci? To jest proste pytanie do samego siebie. To jest proste. Bóg jest dobry i tylko dobry. On nie chce, abyś chorował, żył w patologiach, w biedzie. On chce, abyś każdego dnia zwyciężał, ale przede wszystkim chce, abyś ty miał pewność zbawienia, abyś ty miał pewność, że jesteś synem i córką. Czy ty dziś jesteś tego pewny? Jeżeli staniesz przed lustrem sam w domu i zadasz sobie to pytanie, patrząc sobie głęboko, głęboko w oczy, czy ja pójdę po śmierci? Czy ja w ogóle znam Jezusa, Zbawiciela? Ten, który oddał za mnie życie? Czy ty chcesz dziś się z Nim spotkać? Ja się spotkałem. Spotkałem się, przyjąłem prawdziwą Bożą miłość. I tą miłość ja chcę ci dać za darmo. Chcę ci dać to za darmo. Czy ty to przyjmujesz? To jest twoja decyzja. Ja w 2015 podjąłem decyzję. I ja niosę to dalej, bo to jest proste przesłanie. To jest przesłanie Ewangelii, która daje życie. Jeżeli teraz chcesz się dowiedzieć więcej, to podejdź. Nie bój się, nie lękaj się. Jestem prostym facetem, który poznał osobiście Jezusa i się dzieli tym z radością, w miłości do was. Abyście również tego samego doświadczyli i mieli pewność zbawienia. Bo to się tutaj kiedyś skończy. To się skończy. A co dalej? Co dalej? Szeroka jest droga na zatracenie, ale wąska jest do nieba. Tam pójdziesz tylko przez Jezusa Chrystusa. Przez Niego. Przez prawdziwego Boga żywego, który żyje. On dziś żyje we mnie. Jego Święty Duch żyje we mnie. Zostałem ożywiony i to jest dla ciebie. Ja się nie pysznię. Ja chcę tego samego, abyś ty tego doświadczył, abyś to wziął za darmo. Podejdź, pytaj. Podejdź, pomodlimy się o ciebie. Jeżeli chorujesz, teraz masz jakikolwiek ból w ciele, podejdź. Podejdź, pomodlimy się. Ten sam Duch, który żyje we mnie, on chce cię teraz dotknąć, położyć moją rękę na ciebie i zgromić chorobę, jakikolwiek ból. Tak mówi Słowo Boże, że ręce na chorych kłaść będziecie, oni wyzdrowieją. To jest żywe słowo, kochani. Jeżeli masz styczność z Biblią, czy to jest dla ciebie martwe? Bo dla mnie nie. A czemu? Bo żyje we mnie Duch Święty, który ożywia te słowo i jest prawdą. I w praktyczny sposób ja to praktykuję. A nie, że ja przeczytam i się nic z tym nie dzieje. Podejdź. Nie lękaj się.